Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was gościć na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj odcinek taki, który lubię najbardziej, bo będę miała okazję Wam przedstawić moją rozmowę z bohaterem dzisiejszego odcinka, a tym będzie Jacek Rozenek, aktor filmowy, teatralny, serialowy, dubbingowy, którego zarówno głos, jak i osobę możecie kojarzyć z wieloma postaciami. Jestem ciekawa, która będzie Wam najbliższa. Ale na pewno też słyszeliście, że życie pana Jacka Rozenka w ostatnim czasie diametralnie się zmieniło. Za sprawą choroby. Pan Jacek Rozenek bowiem doznał udaru, który później zmusił go do walki nie tylko o swoje życie, ale także o powrót do sprawności. Zobaczycie sami w dzisiejszej rozmowie, że wyszło mu to wyśmienicie, a pan Jacek zdecydował się również napisać książkę, dzięki której inspiruje inne osoby, które przechodzą przez to samo, przez co przechodził on, do walki o siebie, swoje życie i powrót do sprawności. Dzisiejsza rozmowa pokaże Wam jednak, jak w jednym momencie może załamać się życie człowieka i mam nadzieję, że tym bardziej da Wam siłę i motywację do walki, jeżeli i Wy zmagacie się z tego typu problemami lub macie w otoczeniu kogoś, kto takie problemy ma. Oczywiście będzie jak zawsze biograficznie, więc od samego początku życia pana Jacka przebrniemy przez drogę do kariery, a także dzisiejszą jego sytuację, więc bardzo serdecznie dziękuję panu Jackowi za rozmowę i zapraszam Was, byście razem ze mną prześledzili jego życiorys. Zapraszam na odcinek o mnie. Będzie dużo ciekawej historii. Jacek Rozenek urodził się w 1969 roku w Warszawie. Jak sam wspominał w wielu wywiadach, wychował się na warszawskiej Pradze, a to nie było zbyt łatwe. Wyrwałem się z patologicznego środowiska. Miałem przyzwoity dom w bardzo trudnym otoczeniu. Trzech moich kolegów nie żyje, czterech siedzi w więzieniu. Koleżanki, z którymi bawiłem się na ulicy, już na tej ulicy zostały, opowiadał. Jak więc udało mu się wyjść z tego środowiska? To było konieczne, żeby się z tego wyrwać, więc ja uczyłem się na początku, znaczy cały czas się uczyłem oczywiście, ale stałem się maskotką kamienicy. Kibicowali mi wszyscy sąsiedzi. Także to nie było dla mnie trudne. Faktem jest, że dzielnica była bardzo trudna, bardzo. To jest warszawska Praga. W tej chwili to już zupełnie nie jest ta dzielnica, to zupełnie jest co innego, ale no to, tam były morderstwa, bijatyki, cuda się działo, naprawdę cuda, kiju. Ale jak się wychowałem, uroniłem się no, po prostu. Nawet tacy zbóje potworni, którzy tam się tłukli, bili innych, wjeżdżałem od Pazza i do domu, także bardzo miło to wspominam. A mały Jacek zadatków na aktora teoretycznie nie miał, a to przez chorobliwą wręcz nieśmiałość. W szkole byłem tak zamknięty w sobie, że kiedy poproszono mnie o recenzję wiersza, wstałem i zemdlałem. Próbowano mnie zmusić, żebym składał papiery do budowlanki. Musiałem znaleźć siłę, żeby walczyć o siebie. Znaczy, w ogóle moja kariera się zaczęła od trzeciej klasy szkoły podstawowej, od przeczytania książki Tomek w Krainie Kangurów, którą przyniósł mi ojciec i dał mi do przeczytania. Ja ją przeczytałem i od tego czasu zacząłem czytać. Non-stop prawie. Powiem szczerze, że od trzeciej klasy po przeczytaniu tej książki Tomek w Krainie Kangurów szklarskiego czytałem. Ja nie pamiętam właściwie momentu, kiedy bym nie czytał. Jak sobie przypomnę dzieciństwo, czytałem cały czas. W siódmej klasie miałem czytelnika szkoły, w ósmej czytelnika szkoły, w pierwszej liceum czytelnika szkoły, w drugiej czytelnika szkoły. No, tak to wychodziło. I tę siłę nie po raz pierwszy, jak się później okaże, nie po raz ostatni znalazł w sobie i postanowił zdawać do szkoły teatralnej. Sam jednak studiów nie wspomina jako okres bardzo dla niego sielankowy. Koszmarny czas. Dla mnie oczywiście. Musiałem się połamać cały, w ogóle cały wewnątrz siebie. Wszystkie moje ideały runęły wtedy. No ale to było widocznie potrzebne. I gdzieś mniej więcej od trzeciego roku szkoły teatralnej zacząłem już w końcu iść tą drogą. Ale był straszny był ten czas. Wtedy to był czas, kiedy pierwszy raz byłem w małżeństwie, urodziło się pierwsze moje dziecko, syn Adrian. No, dosyć taki płodny czas był dla mnie. W 1995 roku zdobył dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i zaraz po studiach rozpoczął współpracę z teatrem współczesnym. W kolejnych latach grał także na deskach Teatru Powszechnego, Teatru Prezentacje czy Teatru Kamienica. I to właśnie występy na deskach teatralnych wspomina najmilej, również te w pierwszych latach po szkole. Teatr współczesny i długo, długo
Znaczy przez pierwsze 5 lat nagrałem chyba 20 parę teatrów telewizji. Potem też było dużo, w sumie nagrałem około 40 teatrów telewizji i zacząłem filmy, ale dla mnie najważniejsze był teatr. I to już w ogóle te czasy dawno minęły, to już dawno nie ma tego świata. Ale pan Jacek to także aktor filmowy oraz serialowy. Zagrał w ponad 40 produkcjach, takich jak Półserio, Złotopolscy, Rozdroże Café, Na kocią łapę. Bardzo dużo także grywał w teatrze telewizji, a także w serialach. Filmy fabularne z jego udziałem to Szczur, Chopin, Pragnienie miłości, Generał Nil, Popiełuszko, Wolność jest nas czy Trik. W pewnym momencie pan Jacek również założył firmę Audytorium, gdzie prowadził szkolenia biznesowe i udzielał się jako trener. Ale oczywiście wielu i wiele z Was może kojarzyć pana Jacka Rozenka nie tylko z ról, w których wystąpił, wliczając to aparycję, ale także z ról dubbingowych. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Ogniem i Mieczem. No i ukochany Bohun. Które dziewczyny nie były za Bohunem? Chyba tylko te rozsądne, które były za Skrzetuskim. W każdym razie właśnie głos Bohuna to głos pana Jacka. Od razu kolana się uginają. Ale oprócz tego jeszcze bardzo ważna rola dubbingowa to także rola papieża w polskiej wersji amerykańskiego filmu Jan Paweł II, Nie lękajcie się. I jak widzicie, więc pan Jacek Rozenek ma na swoim koncie cały wachlarz wyzwań aktorskich. Jestem ciekawa, co sam lubił najbardziej. Ja naprawdę miałem w życiu sporo szczęścia, dlatego że prawie właściwie wszystkie odnogi tego zawodu aktora. Ale naprawdę ciężko mi powiedzieć, żebym zagrał takie role, które były dla mnie jakoś znaczące bardzo. Może w Generale Nilu, ale nie. To nie wspominam tego tak, że to była taka rola przejściowa. Właściwie nie miałem nic takiego. W szkoleniach to samo, też chyba nie było nic wyjątkowego w szkoleniach. Może w public speakingu, po polsku w wystąpieniach publicznych. Bardzo dużo występowałem swego czasu, co też wielu moich kolegów się dziwiło. W ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, ale nie, właściwie ciężko powiedzieć. Bardzo często w moich opowieściach mówię Wam, że aktorzy narzekają na szufladę, czy na brak telefonu przez długi czas, na brak stabilności zawodowej właśnie w tym aktorskim fachu. Natomiast pan Jacek przyznaje, że miał tutaj dużo szczęścia, a może nie o szczęście tu chodzi, bo jemu się sytuacje większych przestojów nie zdarzały. Aktorzy narzekają w sytuacji, kiedy mają mało pracy i w sytuacji, kiedy mają wystarczająco dużo pracy. Więc to jest konstans. Ja właściwie poza pierwszymi latami po szkole teatralnej, kiedy wiadomo, że to była taka tylko pensja teatralna, to właściwie nie narzekałem na swoje zarobki. A już mniej więcej wtedy, kiedy osiągnąłem 30 rok życia, to już zarobiłem bardzo dobrze. Poza tym, że pana Jacka znamy z kultowych i najbardziej popularnych seriali, jak Barwy Szczęścia, Klan, Złotopolscy, to też przez jakiś czas był prowadzącym programu śniadaniowego Pytanie na śniadanie. Jeśli chodzi o życie prywatne, to też dużo się o tym pisze, z czego mam wrażenie, pan Jacek nie zawsze jest zadowolony. Natomiast pan Jacek ma za sobą dwa małżeństwa. Pierwszą żoną aktora była zmarła w 2020 roku Katarzyna Litwiniak, z którą ma syna Adriana. W 2003 roku natomiast pan Jacek wziął ślub z Małgorzatą Rozenek, z którą ma dwóch synów, Stasia i Tadeusza. Para poznała się ponoć na wspólnej imprezie u Piotra Adamczyka. I pani Małgorzata może nie od razu miała być przekonana, ale kiedy już między tą dwójką zaiskrzyło, to ponoć wszystko potoczyło się bardzo szybko. No i przyznam wam, że była to romantyczna historia. Same zaręczyny, kiedy pan Jacek przyjechał do swojej wybranki konno, by się jej oświadczyć, moim zdaniem są bardzo romantyczne. Zależy oczywiście, jakie kto gesty lubi. Natomiast myślę, że na wielu paniach zrobiłby taki gest wrażenie. Dlatego doszłam do wniosku, że pan Jacek musi być romantykiem. Zapytałam go o to, ale chyba tutaj się nie do końca zgodziliśmy. Czy pomaga w zawodzie w tej chwili? I czy pan się ma za romantyka w ogóle? Bo może nie. Wrażenie moje. No tak jak spojrzę wstecz, to tak trochę wyglądało. Pewnie tak było, ale w tej chwili w ogóle jestem po dużym tąpnięciu w swoim życiu takim zdrowotnym i chyba wyszedłem z tego inny troszeczkę właśnie. Jak pewnie większość z Was wie, to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Byli razem przez 10 lat, ale rozstali się w dobrych stosunkach. My zawsze mieliśmy dobre relacje.
To jest tak, że my rozstając się kierowaliśmy się dobrem naszych synów i to ich dobro jest dla nas najważniejsze. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o nich, mówiła pani Małgorzata. Natomiast później, szczególnie pani Małgorzata dużo mówiła na temat tego, że aby zostać rodzicami, musieli zdecydować się na procedurę in vitro. I bardzo dużo mówi się o tej procedurze z perspektywy kobiety. Pani Małgorzata też wydała książkę na ten temat. Bardzo wspiera pary, które starają się o potomstwo, które walczą z niepłodnością. Byłam więc ciekawa, jak to wygląda z perspektywy ojca, mężczyzny. No, one się zakończyły sukcesem. Obydwie próby były z sukcesem zakończone, więc jest fantastycznie. Nie było jakichś moralnych wahań, prawda? Oczywiście no, wszyscy by chcieli, żeby się nam dzieci rodziły po prostu normalnie w świecie, ale czasami in vitro jest taką metodą, która zapewnia małżeństwo, które chce mieć dzieci, stworzenie tej rodziny i byliśmy bardzo wdzięczni, naprawdę bardzo wdzięczni, że ta metoda istnieje, że ona jest wypraktykowana i że dane nam było wziąć w niej udział i się urodzili dwaj synowie, wspaniali synowie. Jakieś elementy tego procesu na pewno tak trudne dla mężczyzny w tamtym czasie jeszcze, ale nie, wszystko było bardzo dobrze medycznie rozwiązane, naprawdę. Pan Jacek później zaręczony był z Roxy Gąską. W wywiadzie dla Co za tydzień przyznał, że zawsze otaczał się kobietami. Potrzeba, by być z kimś i tworzyć relacje jest wynikiem poczucia nieszczęścia. To jest bardzo niedobre, kiedy ludzie łączą się w pary z tych pobudek. Mnie się wydaje, że miałem nawykłą potrzebę bycia z kimś. Odkryłem w wieku 50 lat, że od pierwszego do ostatniego związku najdłuższy okres, kiedy byłem sam, to tydzień. Natomiast podejście do życia bardzo zmieniło się u pana Jacka, jak sam wspomina, w momencie, kiedy dotknęła go choroba bardzo nagle i niespodziewanie. Doznał udaru w 2019 roku. Prawa część ciała była sparaliżowana, a pan Jacek musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. W momencie, kiedy doznał udaru, kierował auto, kiedy poczuł, że dzieje się z nim coś złego. Miałem strasznego pecha, bo byłem sam 4,5 godziny. Spędziłem je na parkingu, co było takim przekroczeniem okna terapeutycznego. Później przewieziono mnie do szpitala, gdzie nie podejmowano szczególnych działań medycznych. Poinformowano moją rodzinę, żeby przyjechała się ze mną pożegnać, mówił w Dzień Dobry TVN. I faktycznie, lekarze początkowo nie dawali panu Jackowi zbyt wielkich szans na wyzdrowienie, na powrót do pełnej sprawności. Jednak pan Jacek swoją determinacją, ćwiczeniami, uporem i siłą ducha sprawił, że dzisiaj praktycznie udało mu się powrócić do pełnej sprawności. Pan Jacek dzisiaj przyznaje, że być może nie wszystko przebiegało w jego leczeniu idealnie, ale jest bardzo wdzięczny lekarzom za opiekę, którą nad nim roztoczyli. Lekarze byli bardzo dobrze, tylko byli, powiedzmy sobie, mniej komunikatywni. Z mojej perspektywy było no mniej korzystne, ale to nie byli źli lekarze. Bardzo dobrze byli, zajmowali się mną bardzo dobrze. Ale pytała mnie o motywację. No więc naprawdę ciężko było znaleźć tę motywację. Nie było jej po prostu i tyle. Nie było motywacji. W walce o powrót do zdrowia wspierała oczywiście aktora rodzina. Pani Małgorzata mówiła, Jacek ma ogromne problemy ze zdrowiem. To jest trochę tak, że choroba nigdy nie wybiera i to nie jest nigdy niczyja wina. Dla mnie jest najważniejsze, żeby ojciec moich dzieci był jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Aktor wydał właśnie jakiś czas temu książkę Padnij, powstań, życie po udarze, gdzie opisał swoje doświadczenia związane z tą chorobą. Jednak mam wrażenie, że jest to opowieść bardziej o tym, co dzieje się w głowie człowieka, który z osoby sprawnej staje się nagle osobą niepełnosprawną. Musi walczyć o powrót do zdrowia i nikt nie gwarantuje mu, że ta walka przyniesie rezultaty. Uznałem, że stan fizjologiczny opisywać to jest troszeczkę mniej ciekawe, ale interesujące mi się wydawało właśnie to odcięcie od źródeł motywacji kompletne. Zwłaszcza w czasie pandemii to już szczególne nałożenie, ale w ogóle taki brak chęci walki o siebie i jak to w ogóle, co można z tym zrobić, żeby sobie poradzić. Tak? To było moim zdaniem najważniejsze w tym procesie. No i właśnie, tutaj mówimy o determinacji, o wykonywaniu tej pracy, ale pan Jacek mówi, że nie zawsze mu determinacji i sił starczało. To jest jak wejście w ciemną dolinę, w której nie widzisz nic, próbujesz dotknąć ściany i nie możesz, wobec czego myślisz, że zostajesz tam do końca życia. To jest to przejście, o którym mówię, jest to opisane w książce. W ramach tej choroby odkryłem, że można robić rzeczy nie mając żadnego wsparcia i motywatora. Jednak pan Jacek miał motywator, byli nim jego synowie, którzy też bardzo wspierali go w tej walce. Były dzieci, właściwie poza nimi niewiele mnie interesowało. Jak sobie pomyślę, że dałem radę, to naprawdę nie wiem jak. Jednak tak poważna choroba w rodzinie to nie tylko choroba
chorego. Przepraszam, że tyle razy użyłam tego słowa, ale wiecie, co mam na myśli. Chodzi mi o to, że choruje cała rodzina, bo zarówno osoba, którą dotyka bezpośrednio taka choroba, ale również wszyscy wokół, szczególnie jeżeli tutaj mówimy o dzieciach. Jak to zrobić, żeby one nie wyszły z tej sytuacji z traumą? Przecież wcześniej ich tata był osobą aktywną, a dziś ma problemy z najprostszymi czynnościami. Normalnie, po prostu. Po prostu ja zawsze się skupiałem na wychowywaniu swoich synów, bardzo, zawsze. Mi zawsze bardzo zależało na ich pasji, na tym, że są inne niż ja. To jest oczywiste. I po prostu, tak, ale tak naprawdę to pewnie było tylko chyba tylko w zachowaniu się moim, powiedzmy, w czasie choroby, że sobie nie pozwalałem na żadne stany takiego, co czułem zresztą, takiego obezwładnienia. Po prostu wtedy, kiedy byli u mnie, mobilizowałem się na 100%. Im też nie pozwalałem na użalanie się nade mną, więc traktowali mnie tak, jak powinni mnie traktować jak ojca. A ponieważ widzieli mnie tysiące razy w sytuacji, kiedy ja ćwiczyłem crossfit, ilość pompek, podciągnięcia i tak dalej, więc oni wiedzieli, naprawdę wiedzieli, że ja wyjdę. Ja nawet tego nie wiedziałem, a oni to wiedzieli. No i się udało. Dziś bardzo dużo pisze się o panu Jacku w kontekście jego rodziny, rodziny patchworkowej, jego byłej żony. Jak sam pan Jacek przyznaje, wiele z tych rewelacji nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Dziennikarze, którzy piszą na zamówienie, i to jest okropne, mówię tutaj do wszystkich naszych telewidzów, że to, co jest napisane w prasie, takie kolorowe, i to są pisane na zamówienie. Więc to nie jest prawdziwa opinia żadnego z tych ludzi, którzy piszą. Naprawdę, o mnie piszą takie rzeczy, które są w ogóle nieprawdą. No i co? Nie ma sensu się denerwować na ten temat. Również podejście do związków po udarze zmieniło się diametralnie u pana Jacka. Odkrył, że tak naprawdę szczęśliwy związek możemy stworzyć tylko wtedy, kiedy doceniamy siebie i w sobie znajdziemy wszystko, co nam do życia potrzebne. Dziś wiem, że mogę być sam i że to jest w porządku, ale może trafię na kogoś, z kim chciałbym być. Wydaje mi się, że byłoby to bardziej odpowiedzialne z mojej strony. Naprawdę chciałbym być jakąś kobietą, dać jej szczęście, zaopiekować się nią. Ale wracając jeszcze do choroby, bardzo często mówimy o niej jako o takiej fizjologicznej, fizycznej przypadłości. Często nie zauważając, że za chorobą przychodzi naprawdę wiele innych problemów. Na przykład to, z czego żyć, jak sobie radzić na co dzień. Życie przecież nie czeka, rachunki nadal są do płacenia. Pan Jacek nie ukrywa, że również w jego przypadku choroba odbiła się diametralnie na jego finansach, z którymi zaczął mieć problemy. Aktor nie ukrywa, że jego życie zmieniło się nie tylko pod względem finansowym, ale i patrzenia na finanse. Kilka lat temu zarabiałem godziwe 100 tysięcy miesięcznie lekką ręką. Robiłem rzeczy, które kocham, nie czułem, że pracuję. To życie było bajką, ale nie zauważałem masy rzeczy, mimo że miałem ogromne poczucie wdzięczności i bardzo dużo pomagałem tym, którzy potrzebowali. Ale dzisiaj wiem, że jednak była to swego rodzaju bariera rozwojowa. Moment przełomowy to moment, w którym zrezygnowałem z upadłości konsumenckiej. Jeden z moich klientów odezwał się do mnie i zaoferował mi swoją pomoc prawną też. I zacząłem spłacać wszystkie długi, których mam dużo niestety. I to gdzieś od początku tego roku się zaczęło taki przełom, gdzie już mi wróciła chęć, wiara, walki o w ogóle o siebie, o lepsze życie. I oczywiście choroba też sprawiła, że pan Jacek nie mógł pracować. Aktor musi być sprawny. Jak więc poradził sobie z tym, że z dnia na dzień został bez pracy i czy miał pretensje do osób, z którymi współpracował? Nie, nigdy nie jest tak, że liczy się czysty biznes, ale ludzie się boją choroby. Naprawdę się boją i mają tendencję do... naturalną tendencję dodam. To nie jest nic niezwykłego. Do zamykania oczu, do odwracania wzroku. Po prostu zostałem sam normalnie, jak to w życiu bywa. Ze 2-3 osoby, które gdzieś mi pomagały, też to prawda, że mi pomagały, ale jednak się odwrócili. W moim zawodzie jednak są potrzebni ludzie, którzy się poruszają hiper dobrze, mówią super dobrze,
mają super emocjonalność. No, niestety tam nie ma, to nie jest obszar, w którym mogliby sobie pozwolić na to, żeby wpuścić mnie i eksperymentować. No może mi się uda, a może mi się nie uda. Tak nie jest, naprawdę. Więc trudno mieć do nich pretensje. I w tej sytuacji, gdzie jakiekolwiek niedomogi mnie kasują kompletnie, no może nie jakiekolwiek, ale właściwie takie, jakie miałem niedomogi, to mnie zupełnie kasują, to naprawdę jestem pełen podziwu, że wytrzymałem, że się dałem wystawić na takie bodźce, które by mnie każdego człowieka normalnie zabiły. Aktor nie ukrywa także, że my, zdrowi ludzie, tak jak on wcześniej, bardzo często szukamy wymówek, by czegoś nie zrobić, by do czegoś nie doprowadzić, by się nie zmobilizować. Nie pracujemy na 100%, bo wydaje nam się, że zdrowie to coś, co po prostu mamy, jest nam dane. Nie rozpatrujemy tego w kategoriach szczęścia. Z perspektywy osoby, która przeszła tak trudne chwile, wygląda to jednak zupełnie inaczej. Takie odkrycie z tej choroby wynika, że można zrobić nawet takie rzeczy, tak ćwiczyć, jak ja ćwiczyłem, tak dużo, nie mając żadnej motywacji. Więc zdałem sobie sprawę, że gdybym ja, nie mając żadnej motywacji, był zdrowy i ćwiczył tyle, jak ćwiczyłem, to bym osiągnął naprawdę, no nie wiem jak dużo, ale na pewno dużo, dużo więcej niż w życiu osiągnąłem. Więc to mi pokazało, że cele, jakie w życiu osiągamy, są właściwie niewspółmiernie małe dla naszych możliwości, naprawdę. I to jest bardzo niesprawiedliwe, jak narzekamy na życie, że nam coś nie wychodzi, ktoś nam nie daje pracy, ktoś nas nie lubi. To jest w ogóle bez znaczenia. To jest odkrycie moje z tej choroby. Naprawdę bez znaczenia. Przy naszej silnej woli, nawet braku silnej woli, przy naszym byciu w ogóle, chęci, braku chęci, to ciągle mówię, nawiązuję do tych chęci, do motywacji, a jej naprawdę nie było, no można osiągnąć bardzo dużo. Jest jeszcze jeden ważny aspekt choroby, to, że często zostajemy z nią sami. Pan Jacek tego doświadczył, mimo że wcześniej był osobą bardzo towarzyską, została przy nim tylko garstka znajomych. No ale co, no to jest bardzo infantylne. Miałem dużo osób dookoła siebie, no to zachorowałem i jest mało. Tak wiedziałem, że tak jest. Ja czytałem książki i to wszystko w książkach jest opisane. I wiedziałem, że tak jest. Wiedziałem dlaczego. Wiedziałem, że to jest normalne. Wiedziałem, że nie ma tam żadnej złej woli wśród tych wielu moich znajomych, którzy się bali po prostu mnie w tej sytuacji, bo nie wiedzieli, jak zareagować. To jest normalne. Może... Tak mi się wydaje, że jednak to ja wiedziałem, że tak jest, intelektualnie to niby wiadomo, ale ja zdecydowałem się zaufać trochę ludziom, naprawdę. I dobrze, że zaufałem. I grałem przedstawienie Miłosna Pułapka. Teraz gram bardzo dobrze. Normalnie mówię wszystkie teksty, bez pauzy, dobrze mówię, ale same początki były takie, że to było, no ja wiem, jakieś 15-20% tego, co w tej chwili mogę z siebie dać na scenie. A mimo to ludzie, wiedząc o tym, że jestem chory, wiedząc o tym, jaka jest sytuacja, jeszcze w pandemii, więc w ogóle mniej tych ludzi, jednak obserwowali mnie i ja czułem taki kredyt zaufania. Naprawdę. Wszystkich, których zainteresował ten temat, zapraszam do zapoznania się z książką pana Jacka. Ja dostałam tutaj audiobook od pana Jacka, ale tak właśnie wygląda okładka tej książki. Jeżeli jesteście po udarze, jesteście osobami, które mają w swoim otoczeniu osoby, które przeszły udar i chcielibyście się więcej dowiedzieć również o psychologicznej stronie tej choroby, to bardzo serdecznie wam polecam tę książkę. Sam pan Jacek przekonuje, że właśnie do osób chorych i takich, które zetknęły się z tą chorobą, chciałby dotrzeć. Ja nie chciałem zainteresować innych w ogóle. Chciałem dotrzeć wyłącznie do chorych na udar. I w ogóle perspektywa innych mnie nie interesowała i proszę mi wybaczyć, to nie jest zbyt wysokie mniemanie o sobie. Po prostu to jest tak szczególna choroba, tak bardzo dobijająca, że tak powiem. To jest skrajna choroba. Skrajna, gdzie się ociera się o bycie albo niebycie. Naprawdę. Krańcowa sytuacja, więc trudno byłoby mi oczekiwać, mając spore doświadczenie, że to zainteresuje w ogóle wszystkich ludzi. I nie miałem takiego zamiaru. Ale okazuje się, że czytają ją. No, oczywiście
nie tylko fachowcy, ale ludzie, którzy nie mieli w życiu z udarem do czynienia. Ona jest fajnie napisana naprawdę. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Andrzejowi, który doprowadził do tego spotkania, do naszego wywiadu. Andrzeju, bardzo Ci dziękujemy. Pozdrawiamy, Andrzej. I jak zawsze też bardzo serdecznie dziękuję Pawłowi Kufloteka, który mieści się na ulicy Jana Kazimierza w Warszawie i który jak zawsze świetnie nas ugościł. Jeżeli kiedyś będziecie mieć okazję spotkać się z kimś w Warszawie, to polecam Wam to miejsce. Jest to naprawdę bardzo przytulna knajpka. W opisie tego filmu zostawię Wam do nich link, żebyście się zapoznali z tym, co możecie tam dostać. I oczywiście jeszcze raz serdecznie dziękuję panu Jackowi Rozenkowi za tę przemiłą rozmowę i za to, że poświęcił nam wszystkim czas. Oczywiście z Wami bardzo serdecznie spotkam się w komentarzach. Napiszcie mi, czy mieliście doświadczenia z chorobą udarową, czy ktoś z Waszych bliskich być może ją przeszedł, albo Wy. Jak to, co usłyszeliście w dzisiejszym odcinku, ma się do tego, co Wy przeżyliście w życiu? Jakie są Wasze ulubione role pana Jacka? I oczywiście pamiętajcie, że widzimy się w kolejnych odcinkach już niebawem. Dziękuję Wam za dziś, do zobaczenia. Pa!